Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj chciałbym Wam pokazać na tym stole, jak przebiega remoncik Amigi 500, którą ostatnio Wam pokazywałem. Tu są wyczyszczone już obudowy gruntownie, jeszcze ewentualnie tutaj troszkę miejscami jest jeszcze rdza, to troszkę to przeszlifuję. Tutaj ta obudowa już jest czyściutka, ale wydaje mi się, że raz chyba rzucę wodą utlenioną, tak żeby ten lakier odświeżyć. Tutaj w tle widzicie konsolkę PlayStation, zaraz będziemy ją otwierać, ponieważ na dzisiaj nie przygotowałem długo, oczekiwałem na gierkę Driver 2, mam tutaj dwie paczki. Tutaj tak, tu jest płyta główna, ona już jest przykryta folią, żeby się nie kurzyła. Wszystkie kondensatory są wymontowane. Tak, pola lutownicze są oczyszczone, także płytka czeka na nowe kondensatory i właściwie one już są tutaj w domu. Tu są sprężynki od klawiszy, a tu są stare kondensatory. I tutaj mam nowe, z tym, że jest jeden mały problem. Sprzedawca nie miał na sklepie 3300 mikrofaradów, więc muszę poczekać jeszcze na te największe kondensatory, ale te reszty już jest. To są kondensatory firmy Samsung. No, w poprzedniej Amidze też mam Samsungy, także nic się nie dzieje, nic jakiś nie ma specjalnych. Nie mam jakichś zastrzeżeń co do tej firmy, zresztą na tych firmach to też tak nie do końca się znam, która lepsza, która gorsza, mogą sobie być różne firmy, nie, ale najważniejsze, że kondensatory są nowe i niedługo przystąpię do montażu, także czekam jeszcze tylko, aż tamte kondensatory dwa mu przyjadą, te największe, te, które pokazywałem tutaj wcześniej, bo nie miał na sklepie i powiedział, żeby w piątek przyjechać, to w piątek będzie miał. No to dobra, wstawię się w piątek w takim razie i dokupię resztę kondensatorów i będziemy mogli przystąpić do montażu Amigi. Z tą starą stacją dyskietek tutaj, którą mam obok, nie wiem, czy z niej coś będzie, w każdym razie no nie wygląda na uszkodzoną specjalnie, ale jest w niej wilgoci i syfu trochę, także obawiam się, że może nie działać, dlatego mam tutaj paczkę z nową stacją dyskietek Alps. I rozpakujmy może te paczki. No, zrobiłem sobie tutaj troszkę miejsca. Dobra, otworzymy sobie pierwszą paczuszkę w takim razie. Zobaczymy, co tam się ciekawego znajduje. U tego gościa akurat ja już kilka stacji kupiłem, więc to jest bardzo dobry sprzedający. Nie mam do niego zastrzeżeń. Bardzo fajnie stacyjki przerabia. Także w mojej DF1, jak widzieliście, którą przerobiłem na Dataluxa, tam też siedzi Alps. No, stacje bardzo fajnie się sprawują, przede wszystkim, że bardzo fajnie formatują verbatimy i dyskietki 2HD. I stacyjka naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Tutaj jeszcze, o, tu są te do umocowania, fajne takie dodaję do tego. I teraz tak, tu sobie możemy już to rozpakować. Nie wiem, czy powinien być tutaj. A jest przycisk, dobra, jest przy stacji, wszystko gra. Dobra, to sobie przestawię gdzieś tu w te miejsce na chwilę. Dobra, na podłogę tradycyjnie. Dobra, tu są śrubki do umiejscowienia i tu jest Alps. Jedyną wadę, jaką mają, to kabel zasilający. Jest niemalże naprężony i tutaj musi do tego dojść, a ja mam jeden stary zasilacz od peceta, więc ja sobie przerobię takie zasilanie i sobie taką przedłużkę dorobię, więc też nie będzie problemu z tym. No, fajnie, przyciski dorabia tutaj, dostosowany jest do Amigi 500. No i bardzo fajne, to jest DF35 4H, także jak Luke 48 ogląda ten mój filmik, to może się zapoznać z tym modelem. Stacyjka bardzo fajna, także już kupiłem u niego kilka stacji i naprawdę nie zawiodłem się jeszcze do tej pory. No i fajnie, mamy stacyjkę gotową i to pójdzie już do wyremontowanej Amigi. Tak, to wszystko niech tutaj na bok idzie. No i kolejna paczuszka, ta, na którą czekałem bardzo długo. Zamówiłem sobie w końcu gierkę, będę uzupełniał też trochę gier do kolekcji razem z tym. Razem z konsolą Sony PlayStation. O, jak pięknie, solidnie zapakowane w folię bąbelkową. To mi się podoba. To mi się podoba, takie coś. Właśnie, właśnie. To jest to, co klient lubi najbardziej. No.
nie ma prawa się nic uszkodzić. Tym bardziej, że oczywiście, że opakowanie jest plastikowe. O, jeszcze tutaj tak ładnie usztywnił kartonami. Pięknie, pięknie. Będzie mega pozytyw za coś takiego. Bo wiadomo, jak zamawiamy jakiś sprzęt, to pierwsze co zwracamy uwagę, w jakim w ogóle on jest zapakowany. Jak jest zapakowany i wiadomo, czy może działać po rozpakowaniu, czy nie, ale liczy się właśnie to, w jakiej pierwszej kolejności jest zapakowany. No, wychodzisz. Co się tu dzieje? No, wychodzisz. Dobra, w końcu się udało. W końcu się udało. Mamy drivera dwójkę. 14,99 tutaj. Ciekawe, czy funty, czy euro. No i tak, wersja w palu. Ładnie zadbane. O, proszę, jeszcze tutaj folię dołożył. Nie no, jest niesamowity gościu. Instrukcja obsługi. Bardzo fajnie. Gra po angielsku. Także nie będzie problemu. Dużo ludzi nie lubi w języku szkockim gier, więc też postanowiłem, że przyjedzie gra w języku angielskim. Dobra, no to co? W takim razie podłączmy konsolkę i zagrajmy. Nie mogę się doczekać już. No i tak, konsolka już podłączona. Możemy włożyć pierwszą płytkę. Ojejejejejej, delikatnie mi tutaj z tym wszystkim. Dobra. O, płytka zadbana, nie ma jakichś dużych specjalnych rysek, powinno wszystko działać dobrze. No i fajnie. Tyle czasu w tą gierkę nie grałem, tak tęskniłem za tym. To jest jedna z moich pierwszych gier, jak grałem kiedyś na konsoli właśnie. Dobra, jedziemy. Ten niezapomniany dźwięk. Fajnie. No, w driverze dwójce już mamy to fajnie, że możemy wysiadać z samochodu. W pierwszej części nie było to możliwe. No i są misje o wiele ciekawsze. Dużo fajnych rzeczy. Co tu dużo mówić? Fajna gierka. No, coś w stylu GTA, tylko że oczywiście mniej rozbudowane. Nie można strzelać, załóżmy, nie, z jakiegoś tam pistoletu. Ale samochody jak najbardziej. Tu można kraść, gdzie się chce. Gra wyszła w 2000 roku, jak tutaj piszę. No, bardzo, bardzo fajna gierka. Można trochę pograć. Dobra, pominę te intro. Chcę już do gierki przejść, bo się doczekać nie mogę. Przynajmniej za 3-4 misje będę chciał przejść. No, zapiszę się. Tutaj mam oryginalną. Ten. Mamy tak, Undercover. Aha, to jest jako tajniak. Dobra, nowa gra. No i fajnie. Myślę, że dobrze słyszycie wszystko. No, tutaj wpadają z intrugerem, wpadają do baru, tam trochę gości trzeba postrzelać. No i takie tam różne rzeczy. Nie nadaje się do recenzowania gier. Wiem. No ale co tam? Człowiek gada, co przyniesie na język. W końcu się doczekałem. Kurde noga. Myślę, że nie jest za głośno. Tak, teraz musimy jechać świadka chyba jakiegoś śledzić, tak. No. Dobra. Ta muzyka jest wypas. Ja nie mogę, driverek. Dobra. Lecimy z koksem, kurde. Ajajaj, dobra. Poradzę sobie jakoś. A, przodu nie rozwaliłem. Czyli jest dobrze. Tak, i potem będziemy musieli w trzeciej misji, pamiętam, jechać za pociągiem. No, się przejdzie. Można trochę na odmiany, bo w końcu gierka 3D jakaś na konsoli. Ostatnio Sonic Wariat opowiadał na swoim kanale,
Czy konsola PSX może się zaliczać do retro? No, ja bym tutaj nie komentował tego, bo mi się wydaje, że chyba jeszcze czas. Chociaż każdy może mieć tam swoją opinię, nie? To nie ma problemu z tym. Ale zobaczcie, odległość rysowania. Ile ja bym to dał? Razy dwa może? Razy cztery? No. Jak na 2000 rok i konsola z 95 roku, no to naprawdę możliwości graficzne są mega w tym momencie. Aha, to tutaj. Dobra. Dawaj, lecisz. No, ale już przed uszkodzony. Dobra. Zagapiłem się. Dzięki. No, oczywiście tapeta Chicago. A, dobra. Prawy R1 chyba jest ten. To się nazywa R1 chyba. No, prawy R1 jest klaksonem. Dobra. Aha, musimy samochód zmienić, tak. Dobra. I będziemy śledzić teraz gościa. Fajnie. Well, don't have witness. Dobra. Continue. Fajnie. Teraz będziemy śledzić gościa. Muszę przyznać, że tutaj tym analogiem, jak się gra, to tutaj ja kiedyś lubiłem tymi gałkami grać, ale tak już jakoś się odzwyczaiłem i teraz tylko kursorami na tym padzie gram, także też tak z biegiem czasu już inaczej się na to patrzy. He's making a move. He's in the blue sedan across the street. Watch it. Dobra, nie można go zgubić. Dobra, powtórkę muszę robić. Zrobiłem tutaj cięcie, bo przegrałem. Uciekł mi, wpadłem na samochód, kurde, na skrzyżowaniu, już mi zwiał. Także trzeba jechać prawie idealnie. Myślałem, że ta gra trochę łatwiejsza się zrobiła z biegiem lat. Okazuje się, że nie. To już chyba będzie cały czas po prostu jechał. No. Wow, wow, wow. Niewiele brakowało. Jaki to jest samochód? Coś, on mi przypomina Sabre chyba. Ten, którym ja jadę. Bo podobne w GTA Vice City też były. To chyba będzie Sabre, no, jakiś tak wygląda tego. O, mnie zmylił, myślałem, że będzie skręcał. Dobra. Teraz ucieknie na peron. No i teraz będziemy pociąg gonić. Też trzeba będzie uważać, bo takie wysepki będą w podwórkach. No, to nie będzie do łatwych misji należało, no ale spróbujmy. Bo też jest tam chyba jedna zatoczka, w którą nie można wjechać, a często tam jest mylące i tam jest potem ślepa ulica. No. Może jakoś to się uda. Ja sobie zapiszę, oczywiście będę sobie grał dalej. Chyba w trakcie wrzucania filmu przymontuję te już nowe kondensatory do Amigi. No. No i to jest to właśnie. No, cholerne wysepki.
Mówię, prawie idealnie trzeba jechać. Teraz w prawo, tak. Zawsze dobrze jest być te parę metrów przed nim. Nie powinien skręcać, tak jak ta żółta linia idzie. No, jedzie tutaj, dobra. O! Cholera! Dawaj, dawaj, jedź! Kurde, szybko! Zagapiłem się znowu. W te śmietniki nie można wjechać, no. Uff! Fartuch. Kurde. No, musiał się teraz pojawić, no. Dobra, damy radę. Gonimy dalej. O, i tu będzie gdzieś skręcał w lewo, pamiętam. I tu będzie ta zatoczka właśnie. Ślepa. Tak, tu jest ta... Nie, jeszcze nie tutaj. O, tam była ta zatoczka ślepa, a my sobie pojedziemy tutaj ulicą. I tam się z nim spotkamy na tym. Ajajaj. O, właśnie tutaj. No, już powinno być dobrze, 30 sekund. Tutaj była ta ślepa zatoczka? Nie, chyba tam wcześniej, no. Albo tutaj. Nie, nie. Jednak tutaj. Dobra. No ile jeszcze ścigania jego? Aha, tu jest skrzyżowanie. Teraz torów to... Nie pamiętam, gdzie skręci. Chyba w lewo mi się wydaje. Tak, w lewo. Dobra, wysiądź i idź na peron. Dobra. Intro pominę, bo tutaj będzie oczywiście, żeby ten wydał jemu jakieś tam informacje i tak dalej. Bla, bla, bla. No. A jeszcze jedną misję bym chciał przejść. Dobra. I zapisać sobie już. Nie wiem, czy teraz będziemy... Aha, teraz chyba będzie śledzenie gościa. Tak, to jakim czerwonym samochodem będzie jechał? I będziemy musieli go śledzić. Albo Intrugera będziemy teraz ścigać. Nie, Intrugera później, w przedostatniej misji. Jak będziemy już Chicago kończyć, no. To wtedy ja... On się stanie... Jakby to powiedzieć... Nieprzyjacielem takim, o. Tak, teraz śledzenie, no. The Brazilians heading out, just like the man said. We're gonna sit tight and tail him. Proximity, no. Trzeba uważać zgodnie z tym. Można gumę palić tutaj, fajnie. Stój! No, coś mu się tam pokiełbasiło. Jestem za blisko. Dobra. Muszę znajdować się w promieniu tego zielonego miejsca na tym pasku proximity. Kurczę, i zwalnia i przyspiesza, zwalnia i przyspiesza. No, na szczęście... O, stoi na światłach. No dobra, stójcie tam. Dobra, jedzie.
Weasel. Raz szybciej, raz wolniej, szybciej, wolniej, dobra. Szybko. Znowu na światłach stoi? No. I tutaj będziemy uciekać stąd przed policją, no. To będzie ciekawie. Dobra, udało się. A to jakiś przemyt będzie wykonywany, coś takiego, no. Well done. Dobra, jeszcze jedną misję sobie przejdę. Jeszcze mam trochę czasu na kamerze, także jeszcze jedną misję i można już zapisać. No, teraz trzeba uciec. Może tutaj mędownia nam wpadnie? Rozdzielają się. Zgub policję. Jaki promień duży. Aha, to trzeba się tam do tego celu udać, nie? Dobra. Momencik. Dobra, jestem ponownie. Opróżniłem aparat. Jedziemy dalej. Mordę, siedzą mi na tyle. Ja wiem, jak się ich zabijało. O, tak trzeba. O, dobra. Jak tu jechać? Pokaż mapę. Aha, dobra, do końca tej ulicy i potem w prawo. Dobra. Jeszcze jadą, no. Dawaj, jedźcie, kurde, z życiem, panowie, na tej ulicy, cholera jasna. No i dobra. Aj, to było. Dobra, jeden padł. Jeszcze jeden mnie goni. Jak to tam? Aha, dobra, do przedostatniej. Nie, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Na czwartej krzyżówce w lewo. Dobra. Ej! Co jest grane? Kurde, most zamknięty. Ale jaja. Dobra, jedziemy objazdem. Co, tam też most zamknięty będzie? Tutaj następne skrzyżowanie. No. A, dawaj, zdążymy. I pięknie! Kurde, na dach mi wleciał. Jaka zadyma. Ja chcę tylko uciec. Chłopaki, dajcie spokój. Ilu was tam jest? Chciałem tylko zdążyć, 2 minuty. Ja.
dojechał, bo uszkodzenia już prawie na maksa. Kurde, i znowu felony. A to będzie jakoś tutaj zaraz. Łohoho, nie tak już. Dobra, most będzie na pewno zamknięty. To trzeba skręcić, no. Most zamknięty, dobra, to jedziemy w ton. Szybciej, 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 panowie, kurde. Goni mnie feloniarz. Feloniarz, makaroniarz, gołębiarz, pilot, kurde. Olej, olej. Uderz gdzieś w jakąś barierkę. Tak by fajnie to wyglądało. Ajajajaj, aj, iż po mnie, no. Aj, dobra, nie udało się. Cholera. Teraz od nowa spróbujemy. Dobra, feloniarze nas gonią. Teraz się rozdzielam z tym murzynem, on jedzie w swoją, jak w swoją. No i dobra, zaczyna się. Przez całe miasto prawie musimy uciekać. Nie przejdę. No. Nie przeszedłem. Ojejej. Trzecie podejście już, cholera. Dobra. Dawajcie, feloniarze. Lecimy. Nie, 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 proszę, nie. Kawałek życia mi zostało. Szybko uciekaj. No nic. Czwartego podejścia już nie będę próbował. Dobra. Dziękuję bardzo za obejrzenie. To był Driver 2 na PSX-a czy PlayStation 1. Dzięki bardzo za obejrzenie i do następnego odcinka. Na razie, hej.